cześć, słuchajcie, witam was w sobotę. Tak jak widzicie, ja sobie dalej działam. Wczoraj nie było filmu, bo wiecie co, u nas padało z czwartku na piątek, padało całą noc. I wczoraj tak do południa, więc było takie mokro, że nawet no nie wyjeżdżałem po prostu, bo sami wiecie, nie ma sensu. Tak jak dzisiaj patrzę, to dzisiaj też jest jeszcze mokro, no ale próbuję to grabić, widzę, że na razie nieźle to idzie, więc działam. Ważna sprawa, mam nadzieję, że teraz troszkę lepiej będzie na tych nagraniach słychać. Wziąłem pod uwagę po prostu sugestie, wasze sugestie, odnośnie tego mikrofonu, żeby nagrywać mikrofonem. Także dziękuję za spostrzeżenie, dziękuję za sugestie. Mam nadzieję, że już to nagranie będzie tam jakieś w miarę przyzwoite. Co słychać u mnie? No słuchajcie, no działam sobie, tak jak widać. Widziałem się, wiecie co, wczoraj z kolegą, który kupuje ode mnie te jabłka. A tak, pogadaliśmy po prostu, co tam ogólnie w temacie handlu jabłkami słychać. I słuchajcie, no z tego co on mi mówił, to nieciekawie. No te ceny gdzieś tam się zbytnio nie chcą podnosić. Jedynie co, no to gdzieś tam za tą Alwę jakieś te lepsze pieniądze są, powyżej dwójki chyba już w tym momencie. Natomiast reszta, no to tak opornie dosyć to idzie. Ciekawa sprawa, bo wiecie co, my robiliśmy tego Goldena i Prince'a na Emiraty, tam na Dubaj. I wyobraźcie sobie, że no gdzieś tak średnio ich już nasz Golden na przykład interesuje. Przynajmniej kumpel ma tam, widzę, już dużo mniejsze zapotrzebowanie na to niż wcześniej, z tego względu, że słuchajcie, no mają taniej Goldena włoskiego. Sami wiecie, że ten Golden włoski to fajne jabłko. I co? No i mają go jakieś tam, nie wiem, chyba 10 eurocentów taniej niż po prostu nasz, nie? Więc no tak to wygląda. Druga sprawa, nie wiem jak tam u was w innych regionach, natomiast u nas tutaj w okolice Sandomierza no jest po prostu trochę lipa z tym, co się wyjmuje z przechowalni, z chłodnic, no słabo podobno. Coraz większe te odsordy. Kolega mówił, że w tym tygodniu akurat co mija ładowali tam kilka kontenerów i mówi, no problem był po prostu, żeby przyszykować ładunek, bo no duży, strasznie duży odsort odchodzi. No jabłko się psuje. Najwidoczniej ta kondycja tego jabłka wkładanego do komory była no nie najlepsza. Dlatego słuchajcie, no jest jak jest. No szału nie ma ogólnie, także tak wyglądają sprawy na dzień dzisiejszy z handlem tym jabłuszkiem. Co będzie dalej? No słuchajcie, no czas pokaże. Ciężko cokolwiek wyczuć, bo no ja przyznam się szczerze, że w okresie rwania jabłek ja się spodziewałem już w tym momencie na przełomie stycznia, lutego, marca dużo lepszych, dużo wyższych po prostu cen. No one nie są złe, no słuchajcie, ale spodziewałem się, że będzie lepiej, a tu jednak lepiej nie jest. Nazwijmy to po prostu, no ten rok pod względem cen w mojej opinii jest po prostu rokiem standardowym. Nic nadzwyczajnego się tutaj nie dzieje. Bywały lata lepsze, bywały lata gorsze. Ale osobiście, no powiem wam szczerze, myślałem, że te ceny będą wyższe. No niestety, trudno. Kolejna kwestia. Pytacie, czemu nie zapinam od razu kosiarki i wygarniacza do jednego ciągnika. Słuchajcie, no z takiego powodu, że jak ja to pospinam do kupy, to będzie miało parę ładnych metrów. A uwierzcie mi, no kontrolować to w sadzie, żeby tam gdzieś w coś nie wjechać, to nie, po prostu, no tak mi jest wygodniej. Najzwyczajniej w świecie robię to z wygody. Nic tutaj innych kwestii nie ma, po prostu robię to z wygody i tyle, no. Wygarniacz jak idzie szeroko, no to sami wiecie, no ten ciągnik jest krótszy, jest mniejszy, jest bardziej zwrotny. Lepiej mi się po prostu tym pracuje przy wygarniaczu, tamten jest wiadomo, mocny sprzęt.
więc chodzi w rozdrabniaczu, no i tyle, nie? I nie ma tutaj żadnych jakichś tam innych powodów takiego działania. Także taka kwestia. Kolejny temat, co my robimy, żeby sobie radzić z tymi zającami. No słuchajcie, no, dobrze wiecie, że z tym... Ja stosowałem do tej pory, próbowałem tam, widzicie, na którymś z filmów, próbowałem pychowijek, wiecie, to jest nieporozumienie dla mnie. Więcej tego błędu nie popełnię, nie kupię tego. Co jeżeli chodzi o te zające? No, do tej pory stosowaliśmy pelagol. Że jest problem z dostępnością, no to dobrze wiecie. Co my robimy teraz? Słuchajcie, nie robimy nic nadzwyczajnego. Robimy to po prostu po kosztach. Najzwyczajniej w świecie stosujemy emulsję, białą emulsję. Do tego tam dokładamy ewentualnie trochę miedzi, czegoś tam jeszcze, żeby to nie była goła emulsja. Słuchajcie, i to wszystko. Jaka moja opinia na ten temat? Ja jestem zadowolony. Zające tego nie dotykają. Warunek. No, trzeba to robić w miarę regularnie. Z tego względu, że tak szczerze powiedziawszy, po dwóch sezonach, jeżeli tam się nic nie dzieje, no to trzeba obserwować. A jeżeli gdzieś tam się jakieś gryzy już trafiają, no to po prostu trzeba najzwyczajniej w świecie to poprawić. I tyle, no wiadomo, no. Nie jest to wieczne, nie jest to głupie jak trwałe, ale no swoje zadanie spełnia. No, tak jak mówię, no ja jestem z tego rozwiązania zadowolony. Wiadomo, no wiąże się to też z jakimiś kosztami, bo trzeba po prostu ludziom zapłacić, żeby to zrobili. No ale to nie są też tam nie wiadomo jakie te koszty. Także myślę, że raz na te dwa sezony zrobić takie malowanie to nie stanowi jakiegoś tam większego problemu. Także taka sprawa, jeżeli chodzi o te zające. No pytacie mnie też tam, widzę, o to, żebym się wypowiedział na temat tego małego makornika. Słuchajcie, tak, ja to sobie tak pomyślałem, że zrobię po prostu osobny odcinek, tak jak już wspominałem. Ogólnie, tak bardzo ogólnie rzecz ujmując, ja jestem z tego ciągnika bardzo zadowolony. No wiadomo, ten ciągnik nie służy do wszystkich prac w gospodarstwie, zresztą to już mogliście zauważyć, bo on się po prostu do wszystkich prac nie nadaje. To jest ciągnik lekki. Dlatego, że jest lekki, po prostu no nie wszystkim go tam można obciążać. No. Ogólnie rzecz biorąc, moja opinia jest taka, że jestem zadowolony i gdybym miał jeszcze raz ten ciągnik kupić, na pewno bym go kupił. Z tego względu, że jest po prostu moim zdaniem bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Ja jak go kupowałem, słuchajcie, to miałem, rozważałem zakup kilku innych marek. Wybór padł na to, myślę, że głównym tutaj czynnikiem przy zakupie, bo słuchajcie, no kupujecie ciągnik i nie wiecie, czy on się wam sprawdzi, czy nie. Ja tam gdzieś opinii zasiągnąłem u znajomych, którzy mają. Opinie były pozytywne, negatywne, no tak, no różnie. Natomiast słuchajcie, tutaj głównym czynnikiem decydującym o zakupie tego ciągnika była po prostu jego cena. Udało się go po prostu kupić w takich pieniądzach, że no naprawdę ciężko, myślę, że w tym momencie znaleźć taki traktor w takiej cenie, to jest to po prostu niemożliwe. Na tamte czasy ja go kupowałem, słuchajcie, 2 lata czy 3 lata temu, to na tamte czasy to była naprawdę bardzo dobra cena i słuchajcie, no jestem zadowolony. Co do szczegółów na jego temat, to wam opowiem w osobnym materiale, takim już przeznaczymy jeden film na to, żeby opowiedzieć o tym traktorze. Moja opinia użytkownika, on co prawda nie ma dużo godzin, bo on ma 700 godzin niecałe dopiero, ale już myślę, że coś tam mogę się na jego temat wypowiedzieć. Także mówię, wrócimy do tego w osobnym filmie. No słuchajcie, ja sobie zjeżdżam na obiad. Na dzisiaj tyle grabienia. Z tego względu, że no raz, że mam też inne jakieś tam zajęcia, jeszcze parę rzeczy do ogarnięcia,
A druga sprawa, słuchajcie, jest tak mokro. Teraz jak wyjeżdżałem, to chciałem trochę ogarnąć ten wygarniacz, trochę go tam z tego błota obrałem, ale to jest masakra. Jednak jest trochę za mokro na to grabienie jeszcze. Także no ale cóż, no powoli trzeba to robić. Miałem chwilę tam, no jak grabiłem, to przeglądałem tam trochę tego YouTube'a. Zerknąłem tam na komentarze. Ktoś pyta odnośnie tych bambusów, tych krótkich bambusów, jak to jest tam zamocowane i tak dalej, to ja myślę, że zrobimy tak, że po prostu jutro przejdziemy do sadu, pokażę wam, jak to wygląda mniej więcej. No i sobie sami ocenicie, czy to jest dobrze zrobione, czy źle zrobione. Także można zerknąć. Tak jak mówię, no pod względem kosztów jest naprawdę dużo taniej. A czy gorzej? Myślę, że nie. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o wytrzymałość tej konstrukcji, to nie ma to żadnego wpływu. Tak jak mówię, no pod warunkiem, że to jest prowadzone do wysokości słupów. No tam ewentualnie ten plus minus to jest 10-20 cm max. Na pewno nie więcej. Także tak to wygląda. Słuchajcie, no najprawdopodobniej nie zdążę wam dzisiaj wrzucić tego materiału, który dzisiaj teraz w tym momencie nagrywam. Postaram się to poskładać jutro, czyli w niedzielę z samego rana i może uda się wam przed południem to wrzucić. No nie uda się najprawdopodobniej dzisiaj z bardzo prostego względu, że no jadę do domu, jem obiad i muszę jechać, mam wyjazd. No i dlatego, no także słuchajcie. Materiał będzie tylko po prostu z opóźnieniem jednego dnia i to wszystko, nie? Także, no tak wygląda sobota u mnie. Zobaczymy, czy to nikt nie jedzie, bo... Słuchajcie, no tak jak mówię, wracam do domu, jem obiad, jadę dalej. Także na dzisiaj roboty tyle. I widzimy się jutro. To pogadamy o tej konstrukcji. Także trzymajcie się. Pozdrawiam. Do jutra.